Dobra, zaczynamy od tego 269, filmik, który absolutnie podbił cały internet. Zdania podzielone w stosunku 90 do 10. 10% Boże, jaki ty jesteś kozak, 90% Marcin, czy cię popieprzyło już do końca? Nie, odwrotnie. Ja bym uważał, że odwrotnie. Że 90% ludzi bardzo się to podoba, 10% zawsze komuś tam się przestanie podobać. Ale wiesz, że tak jak... Ty, tak jak ja, chuj na to wykładam, prawda? Słuchajcie, no dobra, wiesz co, ja myślę, że tak, nie wszyscy są świadomi tych trzech cyfr, które sobie, no chciałem powiedzieć, wytatuowałeś, ale wypaliłeś się, no bez znieczulenia żadnego, jakoś niespecjalnie się tym przyjąłeś. Ja powiem, jak ja na to teraz patrzę, jak to się fajnie zabliźnia, to powiem ci, że ja jestem w tych 10% w takim razie, że popieprzyło cię, jesteś jebnięty już naprawdę do potęgę. Ty o tym to już wiesz personalnie od dupy strony, a oni tylko wiedzą od głowy strony. Dlaczego 269? Jest to symbol, który miał wypalony cielaczek w Izraelu i który mu wyszedł na rzeź. I aktywiści, działacze na rzecz ruchu obrony zwierząt po prostu go wykupili, odratowali go od rzezi. No i symbol właśnie te trzy cyfry 269, ten numer, który miał wypalony, został się z takim przyjętym symbolem ruchu działaczy na rzecz godnego życia dla zwierząt, tak? Ochrony zwierząt, obrony zwierząt, takich, wiesz, no, jak to się mówi w takim skrócie, zwierzolubów. Ja powiem ci, że wiesz, w pewnym sensie szanuję, wiadomo, że sam sobie raczej bym niczego nie wypalił, szczególnie w kuchni. Wiesz, to jest tak bardziej, to jest jeszcze, wiesz, bo ogólnie, wiesz, to jest jeszcze to bardziej takie środowiska wegetariańskie, wegańskie, bo ludzie właśnie, którzy wykupili to tego cielaczka, to byli głównie weganie, prawda? Ja nie jestem weganem, jestem... Różalganem, można tak powiedzieć, bo nie jem ssaków już od ponad 2 lat, prawda? W ostatnim czasie odstawiłem drób, skupiam się głównie na jedzeniu ryb, aczkolwiek to nie powiem, że czasami jeszcze tego drobiu nie zjem, no bo nie umiem gotować wegańsko, żeby to jedzenie było takie, wiesz, firma Sport Food, która mnie sponsoruje w kategorii cateringu dietetycznego, no akurat, wiesz, no robi mi takie jedzenie, wiesz, to jest potem już wyliczone, wiesz, wszystkie te kalorie policzone, że miał energię. No teraz akurat już jestem z nimi domówiony, że no mają mi robić jedzenie typowo już wegetariańskie, wegańskie. No i ja też, wiesz, staram się gdzieś tam dłubać, już więcej czytać. Kolega, nie pamiętam teraz, jak on na imię na Facebooku, który też i wiesz, i dźwiga ciężar i wygląda naprawdę pokaźnie. Już też kupę lat nie je mięsa w ogóle. Jest na diecie wegańskiej. No i naprawdę, wiesz, no też w jakiś sposób mi podsyła różne takie rzeczy, że wiesz, no, że można, naprawdę można, tylko wiesz, no Łukasz, no to nie ukrywajmy, no zrezygnowałem z ssaków lądowych, co jest ciężkie, a dwa jeszcze biorąc pod uwagę nawet sam, wiesz, jak masz jednak życie w ciągłym biegu, prawda? No jest ciężko pewne rzeczy ogarnąć, ja to staram się ogarniać, nie mogę zrobić tego za pstryknięciem palcy, no ale staram się i wiesz, no i dobrze mi z tym, bo wiesz, bo w jakiś sposób, no ta cyfra, którą sobie wypaliłem, no ja wiem, że ja świata tym nie zbawię, ale wiesz co, tu chodzi o to... Wiesz co, ale docierasz jednak do sporej grupy ludzi, niekoniecznie nawet twoich odbiorców, ale ludzi, którzy przez to, co zrobiłeś i przez to, co robisz na co dzień, wiesz, no choćby ustalmy, choćby jedna osoba zainteresowała się tematem i w jakikolwiek sposób żyła albo skorzystała z tej twojej ideologii, to już jest twój sukces. I to jest właśnie fajne, że dużo ludzi ogólnie po tym, co zrobiłem, bo to no nie ukrywajmy, żeby zwrócić największą uwagę w dzisiejszych czasach w tych mediach socjalnych, takich social media, no to musisz zrobić coś, no nazwijmy to w cudzysłowie kontrowersyjnego. Tu jakaś tam kontrowersja była, choć ja to nie uważam w ogóle za kontrowersję żadną, bo nie pierwszy raz się przypalałem i już nie takie rany przypalałem. I wiesz, i fajne jest to, że ludzie na to zwracają uwagę. Dzięki temu na przykład, że jest teraz taki boom na obejrzenie tego filmu, na skomentowanie dobre lub złe, na udostępnienie, to ludzie wchodzą na moją stronę, muszą wcześniej lub później, jak wejdą niżej, zerknąć na posty, jakie mam, prawda? Czyli zainteresują się, czy pomocą dzieciakom, czy zwierzętom, czy w jakikolwiek inny sposób, i to jest fajne i to mnie nakręca do działania, a przy okazji bardzo zwrócą uwagę, dlaczego 269, a czemu tak, a czym jest ten wegańizm, a czym jest ten wegetarianizm, a może skoro ja tak kocham zwierzęta w kategorii kotów, piesków, królików, no przecież
krowa czy świnia to też jest zwierzę, to też jest żywe zwierzę, które też czuje to, że to są zwierzęta hodowlane, no to my tak zrobiliśmy, prawda? Ale na przykład no ja mam sam świnkę, teraz patrząc na moją świnkę, ja miałbym mieć wieprzowinę, no nie mogę, bo moja świnka to jest jak pies, przyjdzie, przytuli się, podrapiesz ją, chrupnie, fajnie, wiesz, nie? Czy na przykład cielaczki sobie chodzą, tak wiesz. Tylko wiesz, też na przykład ja wegetarianinem będę chciał być na pewno, czyli wiesz, no ryby też po jakimś czasie będę chciał odstawić, ale weganem, w kategorii weganem, całkowitym będzie mi ciężko, na pewno. Dlaczego? Wiesz, no ja na pewno nie pochwalam trzymania zwierząt w celach konsumpcyjnych w żaden sposób. Czy to mleko, czy to na przykład są kury nioski, wiesz, te klatkowe hodowanie, że się nie. Ale na przykład, jak ja miałem swoje kurki, no sobie latały kurki potem, no i zrobię sobie jajeczko. No to przecież ja zjem sobie to jajeczko, bo ona mi je dała, tak? Gdy na przykład będę miał krówkę, no jak ja krówki nie wydoję, która będzie chodziła cały dzień z tym, no to coś się stanie, trzeba ją wydoić, no to sobie wydoję, to z tego mleka sobie zrobię, czy twaróg, czy ser, czy ser żółty, czy sobie mleczka się napije, także... Jak jeszcze ogarniesz jakiś młyn i będziesz mąkę mielił, to możesz naleśniki zrobić. No mąkę to już kupię, to już wiesz, też pójdę na łatwiznę, wiesz, nie? Ale wiesz, no ja na to w ten sposób patrzę, no i co, no i wypalenie sobie tego, utożsamiam się właśnie z ludźmi, którzy chronią zwierzęta, którzy poszli stopień wyżej ode mnie w kategorii właśnie weganizmu, wegetarianizmu, bo już mają ten etap za sobą, już są właśnie ten szczebel wyżej, traktują zwierzęta personalnie, tak jak ja, bo ja zwierzęta traktuję bardzo personalnie, dla mnie ogólnie, jak mówię, gatunkowo, nie mówię teraz personalnie w kategorii ty, ja czy ten, tylko gatunkowo zwierzęta są o wiele bardziej dla mnie ważne niż ludzie, o wiele bardziej los zwierząt jest mi bliski niż los ludzki i bardziej mnie krzywda zwierzęcia, wiesz, bierze niż krzywda ludzka, no bo nie ukrywajmy, no są zwierzęta, które nie zasługują na, znaczy nie, żadne zwierzę nie zasługuje, na przykład zwierzę w kategorii, na przykład pies, bierzesz psa na własną odpowiedzialność, pies jest na przykład stary, jest niedołężały, a ty go wyrzucasz. To wyrzuć swoją matkę, jak jest chora, albo dziecko, które okaże się, że jest nieumyślnie chore, prawda? Ja do tego tak podchodzę. Tak samo konie, teraz następnego konia za chwilę będziemy wykupywać, który też został, kurwa, zniszczony przez Gwiazdora, to będzie brat, kurwa, sułtana. I wiesz, i też, koń zrobił w chuj siana, już jest niepotrzebny, że jest niedołężny, to po co go trząść? Wypierdolić go na rzeź, wiesz, chodzi, nie? I to jest słabo, na przykład, tak jak ludzie traktują zwierzęta, na przykład sportowe zwierzęta, jak konie, jak buty. But się zepsuł, trzeba kupić nowy but. Koń to nie jest but. Był z tobą ten koń, dawał ci radość, zdobywał z tą trofea, daj mu, kurwa, godną starość. Jeżeli stać ci było, żeby go trzymać, jak był zdrowy, to postaraj się dać mu godną starość, tak? I to jest między innymi ten symbol, żeby zwierzęta traktować godnie, że zwierzę to jest żywa istota z uczuciami i im się należy godne traktowanie, a nie jak śmieci, nie? Ja myślę, że jak wyjdziemy tam zobaczyć tą całą twoją różalowo ferajne zwierząt, to jeszcze będzie okazja o tych zwierzętach porozmawiać. My oczywiście, my się znamy doskonale, więc mi ta twoja ideologia jest bardzo bliska. Nie mówię, ja akurat jestem mięsożerny i raczej z tego nie zrezygnuję. Zrezygnujesz, ale to kwestia czasu. Będziesz mi przypalał, żebym zrezygnował? Nie, po prostu w pewnym momencie też na to spojrzysz w inny sposób. Może nie, ale ja nie wierzę, że wiesz, ja też nie chcę każdego na siłę nakłaniać na to, tak? Ale wiesz, no ale no, może ja, dlatego, bo ja całe życie wieś, całe życie zwierzęta, sam teraz hoduję zwierzęta w kategorii hodowania, pomagania i też na to inaczej patrzę. Myślę, że też w pewnym momencie na to spojrzysz inaczej i może wiesz, może na początku też będzie ci ciężko, ale w pewnym momencie na pewno, kurwa, no odstawisz sobie krówkę, postawić sobie świnkę po kolei, nie od razu, bo ale też myślę, że kiedyś zostaniesz wegetarianinem. Jak będę w twoim wieku? No tak. To jeszcze trochę.